Co może powiedzieć polityk lewicy o gazecie Wprost? Dużo czerwonego, co mnie bardzo cieszy. No to wie pani, ja tam nie jestem specjalnie, nie mam takiego zmysłu artystycznego, jakiego by pani ode mnie wymagała. Rzuca się w oczy. To chyba dla każdej gazety jest najważniejsze. Jest bardzo czytelne. Czy tytuł, czy nazwa gazety. Najważniejszy tytuł tej gazety. No i co jest interesujące dla każdego czytelnika po boku. Czyli ja szybko mogę zerknąć, co jeszcze oprócz polityki, czy oprócz głównego tematu mogę, że tak powiem, dostać w prezencie, kupując gazetę Wprost. Idzie w kierunku, w którym w ogóle idą media i część ludzi się będzie obrażała, bo jest coraz mniejsze informacje, większe zdjęcia. Taki ten świat jest. Ja się na ten świat nie obrażam. Ważne byłoby, że tak jak tutaj zresztą robicie, do tych często tutaj zamarkowanych różnych materiałów robić dużo odnośników gdzieś w internecie, gdzie te problemy są pogłębione. I to jest, mi się też o to podoba, uważam, że to jest dobry pomysł, tylko lepsze zdjęcia na okładkę. Ciekawe i trzymam kciuki za Wprost, bo od pewnego czasu jest to naprawdę coraz lepsza gazeta i nie dlatego, że dzisiaj o niej mówię, nie dlatego, że tutaj stoimy razem, ale możemy spytać moich przyjaciół. Naprawdę gazeta, która wyszła na prostą i myślę, że ma duże szanse być najlepszą gazetą, najlepszym tygodnikiem w Polsce.